Dzień dobry. Dzisiaj kolejne pytanie związane z tym, jak wyglądało spotkanie Symeona z Panem Jezusem Chrystusem. Czyli Symeon bierze Pana Jezusa Chrystusa w swoje ramiona. Czytamy o tym zdarzeniu między innymi w Ewangelii Łukasza, drugi rozdział od 22 wersetu do 35. A był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Więc tutaj widzimy, że Symeon miał wypełnione życie. Wypełnione życie i to życie było związane z posłuszeństwem Panu Jezusowi Chrystusowi. Symeon spotkał w świątyni Jezusa jeszcze kiedy Pan Jezus Chrystus był dziecięciem. Symeon nie był ani kapłanem, ani prorokiem. Był po prostu bogobojnym i sprawiedliwym człowiekiem, przedstawicielem wiernej resztki Izraela. Jako taki smucił się z powodu złego stanu ludu Bożego i czekał na Mesjasza, na Chrystusa, który miał przynieść pociechę Izraelowi. Duch Święty, który był nad nim, potwierdził jego dobre usposobienie i dał mu wejrzenie w myśli Boże. Przez niego otrzymał Symeon proroctwo, że nie ujrzy śmierci, zanim nie będzie oglądał przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Przyszedł więc z natchnienia ducha do świątyni, a gdy rodzice wnosili dziecię, Jezus, by wypełnić przepisy zakonu co do niego, i tutaj mamy wyraźnie powiedziane, że to było związane z przepisami zakonu co do niego. I tutaj teraz widzimy, że Bóg sam wszystkim kieruje. Zgodnie z zakonem, zgodnie z prawem, rodzice po 33 dniach od narodzin dziecka mieli przynieść je do świątyni. Czytamy o tym w trzeciej Mojżeszowej. Dwunasty rozdział od 4 do 6 wersetu. W tym samym czasie Duch Święty poprowadził tam też starego Symeona, który już niebawem miał odejść z tej ziemi. Jak czytamy, on wziął je na ręce swoje i wielbił Boga, mówiąc: Teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, pokoju. Z Jezusem Chrystusem w swoich ramionach Symeon chwalił Boga i dziękował za to osobiste błogosławieństwo, które otrzymał przez Jezusa Chrystusa. Trzymał na rękach tego, który przyniósł zbawienie Boże. I dlatego też śmierć w oczach Symeona straciła swój straszny charakter. Teraz mógł odejść w pokoju. Następnie z głębi serca Symeon powiedział: Gdyż moje oczy widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów, światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu Twego, izraelskiego. Czyli wyraźnie widzimy takie nastawienie Symeona, który miał oczy skierowane tylko na chwałę Bożą. Ten starzec rozpoznał, jak wielkie znaczenie miało przyjście Pana Jezusa Chrystusa, jak wielkie znaczenie miało przyjście Pana Jezusa, oraz wiedział, że jego światło wszystko oświeca. Bóg jest tym, który przez Chrystusa objawił się narodom i podarował ludowi izraelskiemu chwałę. Symeon wypowiedział dwa błogosławieństwa, nie wspominając o czasie, w którym miały się wypełnić. Trzymając boskiego Zbawiciela w swoich ramionach, starzec ten
nie błogosławi go, ale jego rodziców. Z podziwem przyglądamy się temu, jak dalece rozumiał on myśli Boże i według nich postępował. Następnie wyjaśnia Marii, Matce Pana, jaki wielki wpływ będzie miał jej syn na pojedyncze osoby. Oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu. Przez jego osobę? Przez jego osobę, przez tego. Oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu. Przez jego osobę wszyscy pyszni ludzie upadną, natomiast ci, co mają rozdarte i uniżone serce, zostaną podniesieni, podźwignięci. Dziecię Jezus miało stać się znakiem, któremu się będą sprzeciwiać. Pomimo, że Symeon mówił o przyjściu Pana na ziemię, to jednak w swojej ostatniej uwadze zbliża się już do Jego śmierci na krzyżu, do śmierci Pana Jezusa na krzyżu. Sprzeciw władzy izraelskiej znalazł swój szczyt w momencie zamordowania Mesjasza. Pod krzyżem spełniło się to słowo skierowane do Marii. Także i własną duszę Twoją przeniknie miecz. Na krzyżu Golgoty wszystko zostało objawione. Moc szatana, zawiść ludzka, słabość uczniów, miłość Chrystusa oraz łaska Boża. Dziękuję Państwu za uwagę. Było to spotkanie Symeona z Panem Jezusem Chrystusem. Najważniejsze jest to, żeby każdy z nas osobiście spotkał się z Panem Jezusem Chrystusem. Czy Ty już się spotkałeś z Panem Jezusem Chrystusem? Kolejne spotkanie, jakie chciałbym omówić, będzie spotkaniem mędrców ze wschodu z Panem Jezusem Chrystusem. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Bogiem.